odnalazła się ulica Karowa. Ono tam pisze, ulica Karowa. I ona jest przy hotelu Bristol. A tam jest pomnik marszałka Józefa. O, tam za znakiem parking, teraz się wyłonił tyłem do mnie. Idziemy dalej Nowym Światem, tak to wygląda. Nowy Świat, architektura. Taka. No. Klasycyzm chyba, neoklasycyzm. No ale wiem, zbudowany po wojnie. Tak jak już od rana zauważyłem i powtarzałem, nie ma tutaj tłoku. No tyle mam do powiedzenia, bo naprawdę tłoku nie ma. Gdzie są ci ludzie? Nie obchodzi mnie. Fajnie, że tak nie ma tłoku. Może wakacje? Plac Zamkowy. I ta kochana kolumna Zygmunta. Co nam zdrady? Jest gdzieś kolumna w Warszawie, na której usiadają przelotne żurawie, spotkawszy jej liściane czoło wśród obłoka. Taka zda się odludna i taka wysoka. No i plac Zamkowy. Jakieś tam pozostałości muru i zamek. Tak, tak to było. Koło zamku jest Wisłostrada. Co nam zdrady? Jest gdzieś kolumna w Warszawie, na której usiadają przelotne żurawie, spotkawszy jej liściane czoło wśród obłoka. Taka zda się odludna i taka wysoka. Za tą kolumną we mgły tęczowe ubrana stoi Trójca Wież Świętych od świętego Jana. Dalej we mgle, która tam się toczy, szkła okien, jak zielone Kilińskiego oczy, uderzone czasami płomieniem latarni, niby oczy cichego upiora spod darni. Lecz lada dzień, a nędza kajdenę dociśnie. To naprzód, tam na rynku parę oczu błyśnie i spojrzy w świętojańską na przestrzał ulicę, a potem się odezwą wszystkie kamienice, a za kamienicami przez niebios otchłanie przyjdzie zorza północna i nad miastem stanie. Usłyszycie wy w ten czas serc naszych złodzieje, jaki wiatr z tej ulicy na miasto powieje. Pójdzie mimo, lecz skrzydłem o kościół otarty, kamienie w nim wrzeszczące zostawi jak czarty i wiele innych głosów, które z martwych stanie zapieją jak kamienie zaklęte w organie. I jeszcze ta kolumna nie zamilkła senna. A już kolumna placu, ta struna kamienna, tym samym wichrem bita z rozwichrzonym czołem prym wzięła przed churalnie jęczącym kościołem i dwa te głosy już bez odpoczynku będą miastu odgłaszać lud idący z rynku. Ulica Piwna. Taka fajna uliczka. Widać, że stara, z klimatem.
Jeszcze inne miejsce na Starówce, ulica Podwale, fragmenty murów, a tutaj jest Jan Kiliński, uczestnik powstań kościuszkowskich, radny miasta Warszawy i pamiętnikarz, ale też z tego, co pamiętam ze słyszenia, był z zawodu szewcem. A tu tak od tyłu właśnie jeszcze wieża Zamku Królewskiego i Stadion Narodowy. Nike Walcząca. Bardzo znany pomnik, charakterystyczny. Czy to jest pomnik? No może pomnik upamiętniający jakieś czyny. Ale jest to taka właściwie może rzeźba, albo jedno i drugie. Muzeum karykatury. Okej. Warszawa jest dużym miastem, ale zabytkowa część jest też duża. To mnie teraz zaskoczyło. Myślałem, że jest mniej tych budynków tej przestrzeni zabytkowej. Budynek, albo inaczej gmach Opery Warszawskiej. Teatr Narodowy. Piknik pod wiszącą skałą. Skóra węża. Teatr Narodowy. I to jest chyba plac teatralny. No. No i ta Wiktoria. Była Wiktoria chyba, bo tam inną nazwę już widzę. No i plac teatralny. Plac teatralny. Tutaj się mieści grób nieznanego żołnierza. Grób nieznanego żołnierza, a tam dalej jest przygotowywana scena i dowiedziałem się, że to będzie taka inauguracja dzisiaj odbudowy Pałacu Saskiego. Tutaj był ogromny Pałac Saski i po wojnie zostało tylko tyle z niego. Jest urządzony tutaj grób nieznanego żołnierza. Kiedyś słyszałem, że są takie pomysły odbudować, więc dzisiaj jest taka inauguracja, może jakieś są już przedsięwzięcia rozpoczęte, może jakieś zbiórka pieniędzy. A to jest ogród Saski. No, przyjechałem metrem na ulicę Świętokrzyską, to teraz idziemy do ulicy Marszałkowskiej, zobaczymy jedną ciekawostkę i do metra. Fontanna w ogrodzie Saskim. Wiecie co? Fajnie tu jest. W tej kamienicy w latach 66-92 mieszkał wielki aktor i nauczyciel teatru Tadeusz Łomnicki. A wiecie, że było to kiedyś w telewizji. Gdzieś na górze mieszkał. Gdzieś tam bardzo na górze wysoko. Tadeusz. Zapiecek. Zapiecek, restauracja i chyba stary rynek jest, znaczy rynek jest jeden. W Warszawie jest tu.
Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tutaj szczęście można znaleźć, tutaj szczęście można zgubić. Wiadomo, żyć stolica. I w ogóle, i szczególi, i pod każdym innym względem. Statek do Młocin statek. Wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. To życia urok, życia treść. Statek do Młocin statek. Wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. A gdy za burtę wypadnie teść, się go wyławia, no i cześć. Tam są takie pięterka ponad dachem. Nie wiem, jak to się nazywa. A w większości są niezamieszkałe. Chyba jedno widzę, drugie. No ale takie to były kamienice. Taki to jest rynek Warszawy. Kamienica złota. Każda ma historię. Ulica Krzywe Koło. Tak to wygląda ciekawie, ładnie. Zgara i pieca. Kafosa, jakie cegły wielkie. Barbakan. Polubcie Warszawę. Ja na nią, ja ją teraz inaczej widzę. Bardziej ją polubiłem niż dawniej. Dawniej to było takie zwiedzać zabytki przelotnie. Przelecieć, zobaczyć kilka znanych zabytków. A przecież to jest ciekawie. Historia, ona ma późniejszą taką historię od Krakowa. Kraków od X wieku. XIX. Tutaj stolica była chyba od XVII. Nie, chyba od XVI już. Tak, od XVI. A jaka ładna ulica. Ulica Mostowa. Czyli to jest stare miasto pod zamkiem, gdzie ludzie się budowali. Żyli. I to było całe miasto. Całe miasto to było to. Cała Warszawa to było kiedyś to. Dobra. Tam też ładna kamienica Podkomorzanka. Ojeju, tam jeszcze tak daleko. Gdyby mieć rower. Ja się będę brał pomału z powrotem. Fajnie, że ludzi nie ma, to nie jest takie męczące, ale chyba chcę coś po drodze jeszcze zobaczyć. A z Warszawy lepiej uciekać. Pan mi powiedział, jak z pracy wyjdą, to się zrobi ruch, będzie ciężko wyjechać, a to się wyjeżdża z Warszawy z 20 km. O! Ale z pracy wychodzą o 2:00 o 3:00. Czas jest, ale pomału się zbierać. Pum, porum.
Mm-hmm.